Włoska Akademia Kulinarna. Co makarony można robić? Kapusta pekińska i tuńczyk riomare? No zobaczymy razem. Przygotujemy duże liście kapusta pekińska i blanszujemy kilka minut wodę. Międzyczas na patelni oliwa z oliwek, ostra papryka, markiewka, fasola mung i reszta kapusta pekińska. Trochę pietruszka i zmarzimy kilka minut. I potem formujemy rolatki i w środku dajemy duży kawałek tuńczyk riomare. Od tego momentu wpanierujemy mąka, jajka, buka tarta i to przygotujemy wszystko. I możemy tylko włożyć do piekarnika 180 stopni 20 minut. W międzyczas możemy sprzątać nasza kuchnia i nasze rolatki są gotowe. Ja lubię trochę ostry sos, dodatkowy i pyszny. Super szybka i zdrowa kolacja. Pikantne, ale lubię to. Ciao!